Szanowni Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Dyrektorze, dziękuję za zaproszenie.
Chodziło o to, proszę Państwa, że po analizie stanu technicznego należałoby wyłożyć ogromne pieniądze na remont budynku, który jest budynkiem objętym opieką konserwatora zabytku, bowiem jest to obiekt chroniony. Jeżeli Państwo siedzieliście pracę, to wiecie dokładnie o tym, że sprzedana została ta działka, ale z zastrzeżeniem, że nabywca nie ma prawa zburzyć tej części poza całą gimnastyczną, która była później dobudowana, natomiast pierwotna była ona pozostać w tym charakterze, w jakim ona jest pierwotna. Więc w wyniku reformy, akurat to nie było związane z reformą, ze służb szkół odjazdowych, został przeniesiony w ordynarium, ale obiekty wszystkie zostały wykorzystane. Proszę Państwa, my sobie zdajemy sprawę, że one nie będą od razu w pełni wykorzystane, chociażby jakoby, w którym jesteśmy. Nie ma fizycznej możliwości, proszę Państwa, aby od razu szkoła uchylenia powstała. Państwo dyrektorzy nasi prowadzili bardzo aktywną kampanię zachęcającą rodziców do tego, aby rozważali możliwość przeniesienia swoich dzieci do nowo powstałych klas, w nowo powstałych szkołach podstawowych. Część rodziców korzystała, inni uznali, że wolą pozostać w szkołach, do których odczęszczali. Najważniejsze jest to, że rodzice mieli prawo swobodnego wyboru, o które bardzo zabiegaliśmy, bo pierwotnie ustawa rodziców tego prawa pozbawiała, ale dzięki naszej interwencji lubelskiej udało się zmienić. Mamy określoną sieć w tej chwili. Stabilną, na szkoły funkcjonują. Nie ma takiej szkoły, która by nie dokonała naboru do klasy pierwszej i do klasy czwartej. I w jednej szkole nie ma klasy siódmej, ale wszystkie pozostałe nowo tworzone szkoły na różnych poziomach utworzyły klasy pierwsze, czwarte i siódme w różnym liczbie. Jedne w większym stopniu, inne w mniejszym. My uznajemy to za sukces, że w ogóle to przedsięwzięcie się udało. Bowiem tylko zmiana obwodów dotyczyła rocznika wchodzącego, a więc uczniowie klas pierwszych, to jest właśnie ta nowa sieć przyjęta i oni już funkcjonują w nowych obwodach. Stara uchwała nie została zniesiona. Ona dotyczy uczniów klas starszych, którzy są przypisani do obwodu zgodnie z tamtą uchwałą. Proszę Państwa, tyle historii. Natomiast konstrukcja prawna. Otóż, proszę Państwa, nie ma takiego zapisu prawnego, który by mówił, kto ma prawo zgłaszać wnioski odnośnie sieci, albo kto tego prawa nie posiada. Więc proszę też się nie dziwić, że autor tego pisma taki wniosek wystosował. To nie jest pierwszy wniosek. Do nas dotarł pismo autora, dotarło po raz kolejny. Trzeci, jeżeli nie czwarty. Nad każdym pismem tego pana pochylaliśmy się i analizowaliśmy. Nie uzurpujemy sobie prawa do absolutnej mądrości. Proszę Państwa, być może ktoś, kto patrzy z głowy, może być mądrego nam potrafi odpowiedzieć. Myśmy z tego skorzystali. No niestety te propozycje w większości, które tutaj były zaprezentowane, one były powtórzeniem wcześniejszych wniosków autora. Nie mogą być pozytywnie rozpatrzone, bowiem nie ma w większości przypadków uzasadnienia wynikającego z klientów tych szkół. Więc skoro nie ma dzieci, które do tych szkół chodziły, bo gdyby inaczej spojrzeć, to równie dobrze ktoś mógłby zadać pytanie, dlaczego nie została utworzona szkoła podstawowa, tak jak tutaj mieliśmy historycznie, była jedynka, wróciła jedynka. Jesteście Państwo mieszkańcami, więc znacznie, przy ulicy Lipowej była szkoła podstawowa nr 9, a jest 29 liceum ogólnokształcące. Proszę Państwa, no, demografia Śródmieścia tak się układa, że tam nie mieliśmy uczniów, którzy by do tej szkoły mogli uczęszczać. Stąd taka propozycja. Propozycja nasza była taka, żeby nie uruchamiać dwóch liceów jednocześnie. Proponowaliśmy wstępnie, żeby gimnazjum nr 9 wystartowało dopiero od roku szkolnego 18-19 w rozmowach z rodzicami, zadeklarowali, że dzieci wyślą do liceum. Ulegliśmy tej presji, rodzice dzieci nie wysłali do tego liceum, ale to deklaracja nie jest zobowiązaniem podpisanym krwią, więc nie oczekiwaliśmy. Niemniej jednak my staramy się wsłuchiwać te wnioski czy sugestie rodziców, tam gdzie możemy po myśli rodziców podjąć jakąś decyzję, to takimi
takie decyzje staramy się podejmować. Proszę Państwa, wracając do strony prawnej. Nie ma określonego wprost, kto ma prawo takie wnioski złożyć. Teraz wracamy do zwyczajów. Takie sieci były bardzo często modyfikowane i zmieniane. Najczęściej z powodu dodawania nowych ulic. Więc taka uchwała, taka, którą mamy w tej chwili jako obowiązująca, jeżeli w mieście powstaną nowe ulice, to wówczas my ją będziemy modyfikować. To jest rzeczą oczywistą. Nowa ulica pojawia się w obrębie jakiejś szkoły i my do tej szkoły, to ulicę, do tej szkoły dopisujemy. Jak wyglądała, proszę Państwa, praktyka inna w sytuacji, w której dochodziło do zmiany obwodu? Tylko i wyłącznie na wniosek dyrektorów szkół, bądź wniosek rodziców tychże, rodziców dzieci uczęszczających do tych szkół. Jeżeli zdecydowana większość rodziców zgłaszała czy to do Państwa dyrektorów, czy to bezpośrednio do nas, jakąś propozycję, że widzą pewne rozwiązanie, ich zdaniem byłoby korzystniej, gdyby dana ulica była przypisana do obwodu jakiejś szkoły, wówczas taki wniosek był rozpatrywany. Nie przypominam sobie sytuacji, aby wniosek rodziców był rozpatrzony pozytywnie. To jest wyjście. Pan wykazał zdziwienie i zasadne, bo skoro miasto jest dla mieszkańców i rodziców, to czemu wnioski? No niestety rodzice często subiektywnie oceniają sytuację. I chcieliby często, żeby administracyjnie załatwić ich małe własne interesy. Czyli sytuację taką, gdzie mamy następującą rzecz. Otóż... Przeszkód z zamówień publicznych, to tak się zdarzy. Proszę Państwa, więc dlaczego tak mówię? Wniosek rodziców, którzy chcieli, aby ich blok w środku osiedla był przyłączony do określonej szkoły. Spotkali się przy jakiejś okazji, ustalili, nie, nam się podoba ta szkoła. I przyszli z wnioskiem, żeby w środku osiedla, tutaj jest obwód jakiejś szkoły. My chcemy do tamtej, no bo wiemy, tam nam się podoba. Proszę Państwa, takich wniosków to są wnioski incydentalne. Zdarza się jeden, dwa na kilka lat ze strony rodziców. Przeważnie są to bardzo młodzi ludzie, którzy nie do końca rozumieją pewne zależności wspólnotowe i uważają, że tak trzeba robić, żeby to dla nich było dobre. Więc proszę Państwa, ja pamiętam ten jeden wniosek ze strony rodziców. Innego sobie nie przypominam. Natomiast bardzo często na temat obwodu rozmawiają Państwo dyrektorzy. I w przeciwieństwie do poprzednich wnioskodawców, tutaj już są rozmowy bardzo merytoryczne. Jeżeli któryś z dyrektorów, najczęściej odbywa się to w ten sposób, że działa to w porozumieniu pomiędzy jednym lub większą liczbą dyrektorów. Otóż z praktyki okazuje się, że dyrektorzy obserwują miejsca, z których, z adresów, z których dzieci do nich przychodzą, okazuje się, że jakiś fragment skrajny ulicy, czy części ulicy wykazuje tendencję z większą chęcią wyboru szkoły sąsiedniej niż szkoły obwodowej. I było tak bardzo często, że to dyrektor tej szkoły obwodowej inicjował, mówi, słuchaj, po cóż ja mam z Tobą prowadzić korespondencję, bo do dyrektora należy ustawowy obowiązek kontroli obowiązku szkolnego do 16 roku życia dziecka. Po cóż my mamy korespondencję wymienić? Zawnioskujmy o wymianę tych numerów. Niech one będą, skoro rodzice, 90% rodziców wybiera Twoją szkołę i my, jeżeli jest taka zgoda, proszę Państwa, przychylaliśmy się, no bo ktoś lepiej może tutaj rozeznać sytuację niż sami dyrektorzy. W takich oto przypadkach, proszę Państwa, dochodziło do zmiany obwodu. Żadnych innych przypadków nie przypominam sobie. Od 1999 roku pracuję w Urzędzie Miasta Lublin i tą problematyką związaną z siecią szkół obwodami się zajmuje między innymi. Więc proszę Państwa, tak wygląda konstrukcja prawa. Wracając do dokumentu wnioskodawcy. Proszę Państwa, wnioskodawca, tak jak powiedziałem, tak jak każdy z Państwa, ma prawo do oceny sytuacji w mieście. Jest mieszkańcem, jest podatnikiem, prawda? I świetnie, że się interesuje sprawami miasta. To nie oznacza,
że jego propozycje są propozycjami, które my możemy z różnych względów wspomnianych tu wcześniej zaakceptować. Ale niemniej jednak niektóre elementy i w piśmie, które przygotowaliśmy, a odpowiedź podpisał pan prezydent 5 grudnia i stosowaliśmy do autora, do niektórych przychylamy się i uznajemy je za zasadne i to jest kierunek działania, w którym my działamy. Może tego kierunku jeszcze za mało widać, nie akcentujemy go, ale z punktu widzenia interesu tego wnioskodawcy przychylamy się. I tutaj przykład, który odnosi się właśnie do państwa dzielnicy, a mianowicie pan wnioskodawca pisze o tym, żeby utworzyć przedszkole w szkole podstawowej numer 1. Otóż odpowiedzieliśmy mu, że nie widzimy potrzeby tworzenia przedszkola, bowiem konstrukcja prawna pozwala na to, aby przy szkole podstawowej funkcjonowały oddziały przedszkolne, tak jak doskonale funkcjonują takie oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej numer 40, przy szkole numer 20. Tutaj pan dyrektor ze względów lokalowych ma troszeczkę problemy. Więc uważamy, że wniosek tegoż pana pod kątem lokacji oddziałów przedszkola pod ręką obecnego dyrektora szkoły podstawowej numer 1, aby takie oddziały można było utworzyć. I proszę państwa, dzisiaj prowadziliśmy taką naradę poświęconą organizacji rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w naszym mieście. I wcześniej tutaj już z panią dyrektor telefonicznie też konsultowałem możliwości pani dyrektor w tym obszarze ulokowania w szkole podstawowej numer 1 oddziałów przedszkolnych podjęła już starania i działania związane z zapewnieniem warunków, które mogłyby być zaakceptowane przez sanepid. Chwilą, gdy ta akceptacja będzie, mamy czas do 1 września, sądzę, że tutaj działania pani dyrektor na pewno zostaną w tej materii uwieńczone sukcesem, będziemy chcieli zaproponować państwu rodzicom 50 miejsc w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej numer 1 i tym oddziałem przedszkolnym, tak jak i szkołą podstawową numer 1 wraz z klasami gimnazjum numer 1 będzie zarządzał dotychczasowy dyrektor szkoły podstawowej numer 1. Rozważone przekazanie komunikatu, dzięki państwu, to otrzymie państwo pierwsi słyszycie, że podejmiemy próbę, dyrektor podejmie próbę, bo ustawa daje możliwość rekrutowania dyrektorowi, nie organowi prowadzącemu, my jedynie stwarzamy sieć. Więc pani dyrektor podejmie próbę przyjęcia 50 chętnych dzieci w przedziale wiekowym od 4 do 6 lat. Czyli ideałem byłoby, gdyby znaleźli się chętni do jednej grupy 20 do 25 osób, czyli ten przedział 4-5 i druga grupa dzieci starsze, czyli dzieci 6-letnie, te, które będą objęte rocznym przygotowaniem przedszkola. Takie mamy założenia i taki zapis w sieci się znajdzie, a więc widzicie państwo, że do wniosku mieszkańca Lublina też potrafimy ustosunkować się pozytywnie. Nie widzimy żadnego uzasadnienia, bo pan wnioskował o stworzenie zespołu szkół tutaj numer 13 oddzielnego przedszkola, coś na kształt zespołu szkół numer 12, który na Sławinku funkcjonuje, a więc tam jeszcze jest to są te klasy gimnazjum, które będą wygasane. Prawo pozwala na tworzenie takich zespołów szkolno-przedszkolnych. My na razie nie widzimy takiej potrzeby. Nie wykluczamy takiej ewentualności, być może kiedyś zaistnieje taka potrzeba. Na razie celem naszym jest umożliwienie pani dyrektor stworzenie pewnej szkoły podstawowej 8-klasowej. Mieliśmy wniosek również bodajże od państwa chyba o prośbę o utworzeniu tutaj centrum, muzeum, przepraszam, coś takiego. Proszę państwa, ja wypowiedziałem się negatywnie na ten temat. Uważam, że do momentu, w którym nie będziemy mieli pełnego obrazu szkoły podstawowej numer 1, klas pełnych od 1 do 8, nie możemy zagospodarowywać tutaj przestrzeni. Bo później może się okazać, że będzie brakowało miejsca na potrzeby uczniów szkoły. Jeżeli przy pełnej funkcjonującej szkole podstawowej ktoś miała oddziałanie i przynajmniej pani dyrektor tam będzie miała pewien cykl, żeby wypuścić tych absolwentów i okazałoby się,
Chociaż jak Państwo widzicie, w obwodzie, który zdecydowanie o szkoły podstawowej nr 1 się powiększył, szczególnie w tej części w okolicach Nowego Świata, tam jest zabudowa, jeżeli okazałoby się, a wiele rzeczy nam to wskazuje, proszę Państwa, wiele rzeczy nam to wskazuje, ten program demograficzny rządowy 500+ generuje przyrost naturalny większy, jeżeli ci młodzi ludzie nie będą emigrować z Lublina do innych miast niż za granicę, to mamy potencjalnie szansę na to, że będzie nas więcej, będzie przybywało, a więc w perspektywie 7-8 lat istniałaby szansa, że szkoły podstawowe, że szkoła by miały większą liczbę klientów. Spodziewamy się tego, mamy nadzieję, że taki efekt demograficzny będzie tego programu. Oczywiście poza innymi sprawami, to przedmiotem rozmów, więc odnoszę się tylko do tej części demograficznej. Więc proszę Państwa, w żadnym obiekcie naszym, tak jak Państwu na wstępie powiedziałem, nie chcemy zmieniać przeznaczenia. Czyli nie chcemy oddawać części, wynajmować części w sposób trwały, czy adoptować do innych potrzeb w sposób trwały, dopóki szkoła nie napełni się, przepraszam za to określenie, nie wypełni się uczniami klas od 1 do 8. Każda szkoła, szczególnie te nowo przekształcone, ale proszę Państwa, szkoły, które już funkcjonują, też muszą osiągnąć stabilność. Myśmy, tworząc 8 nowych szkół podstawowych, spowodowali okrojenie obwodu. W Państwa przypadku obwód jedynki jest większy od obwodu jedynki sprzed 1 września 1999 roku. Jest większy, a więc obwód dwójki, obwód czterdziestki się zmniejszyły. To już widać po klasach pierwszych. Ale proszę Państwa, poprawę takie problemy, jakie ma Pan Dyrektor w Szkole Podstawowej nr 2, w tej chwili problemy lokalowe, bo uczniów jest bardzo dużo. Musicie pamiętać Państwo, że mamy dwa roczniki sinusoidy, czyli z tej górki sześciolatkowej. W tej chwili to są klasy trzecie i czwarte, które są bardzo liczne, nieproporcjonalnie liczne do obecnych klas pierwszych. Te klasy pierwsze, które przyszły, pokazują nam mniej więcej trend, jakiej wielkości będzie szkoła i można na bazie obecnych klas pierwszych pewne ostrożne symulacje pokazywać, ale tylko w przypadku starych szkół sześcioletnich, które stały się ośmioletnimi. Natomiast nowe szkoły budują swój wizerunek. One potrzebują czasu do tego, żeby rodziców przekonać do tego, że są to dobre szkoły, dobrze kształcące, bezpieczne, to na to rodzice wracają. Musimy ten margines czasu dla dyrektorów tych szkół stworzyć. Nie możemy wprowadzać żadnego zamieszania w tym czasie, jak gdyby dezorganizować pracy dyrektorowi, czy przez jakieś zmiany w obwodach, czy przez inne działania, które mogłyby zaniepokoić rodziców. To zaniepokojenie może się przełożyć na wahanie, czy ja na pewno do tej szkoły chciałbym dziecko wysłać. Więc niczego bardziej nie potrzebują szkoły nasze, nowo tworzone generalnie, czy te szkoły podstawowe, jak spokojnie. I tutaj, proszę Państwa, cieszę się dzięki temu, że mogłem Państwu taką informację przekazać, że Państwo z kolei w swoim środowisku będziecie rozmawiać z rodzicami, że nie ma żadnego zagrożenia dla żadnej ze szkół w dzielnicy 10. Ten status, który został utworzony od 1 września, będziemy się starać stabilizować i wspierać dyrektorów, którzy prowadzą szkoły, którzy przedstawiają ofertę edukacyjną, opiekuńczą, wychowawczą, budując wizerunek, zapewniając rozwój Państwa dzieciom, ale zapewniając również bezpieczeństwo dla Państwa dzieci. Stanowisko nasze jest przeze mnie w ten sposób wyartykułowane i w tym duchu została po raz kolejny udzielona odpowiedź wnioskodawcy, bowiem tam były wcześniejsze zapytania. Tyle, jeżeli Państwo macie pytania, jestem do dyspozycji, chyba żeby Państwo dyrektorzy mieli jeszcze jakieś uwagi. Dziękuję Panu poprzednio i może to wiele. Wszystko będzie bardzo
jeszcze chciałem zaproponować, żeby Państwo dyrektorzy zabrali głos. Jak ze swojej perspektywy widzą, czy jest potrzeba powstania tego przedszkola, czy zmiany obwodu, czy też takiej potrzeby według Państwa nie ma. Jeżeli chodzi o szkołę podstawową nr 1, to otworzenie tutaj przedszkola nie byłoby możliwe bez olbrzymich nakładów finansowych. Jest to stuletnia szkoła i budynek przez lata dostosowywany był do kształcenia młodzieży starszej. Tworzono liczne pracownie przedmiotowe, jak choćby ta, której tutaj się znajdujemy i sąsiadujące, centrum językowe. I teraz przekształcenie tych sal, takie, które spełniałyby wymogi dla przyjęcia dzieci młodszych, jest prawdę mówiąc nierealne. Ale pracujemy nad tym, żeby dostosować jeden poziom do przyjęcia, tak jak pan dyrektor wspomniał, oddziału przedszkolnych. I bardzo mnie cieszy to, że tutaj zaplanowano 50 miejsc. Kontaktowałam się już z sanepidem, tutaj również ze strażą miejską. Wiem, jakie są potrzeby. Część z tych potrzeb już została wykonana w czasie dostosowywania części szkoły do przyjęcia dzieci do klas pierwszych, więc oddziały przedszkolne jak najbardziej. Jeżeli chodzi o obwody szkolne, to obwód naszej szkoły rzeczywiście poszerzył się o okolice tutaj nowego kwiatu. Jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni. My w tej chwili usilnie pracujemy, cały nasz zespół nauczycielski, nad stworzeniem takiej oferty zajęć, która sprawi, że rodzice z przekonaniem przyszną tutaj swoje dzieci. I jeżeli chodzi o liczebność dzieci przypadającą na ten rok szkolny, to w naszym obwodzie do klasy pierwszej powinno przyjść 80 dzieci. Przyszło niestety tylko 20. Pozostałe dzieci, mam tutaj już wykaz, ponieważ sprawdzałam realizację obowiązku szkolnego, znajdują się w szkołach na terenie całego miasta Lublin, oczywiście również w szkołach tutaj sąsiadujących. W przyszłym roku w obwodzie szkolnym przewiduje się 50 dzieci, więc jest to liczba znacznie mniejsza, ale myślę, że właśnie utworzenie tych oddziałów przedszkolnych i dobra opinia szkoły, na którą usilnie pracujemy, tutaj również we współpracy z paniami dyrektorkami szkoły podstawowej nr 2 i 40 uda nam się uzyskać. Proszę Państwa, tak tytułem jeszcze uzupełnienia. Troszeczkę wbrew niektórym dyrektorom naszych lubelskich szkół prowadzimy taką politykę, może filozofię, nie ograniczania możliwości wyboru, dotychczas prowadziliśmy, ostatnio trochę ją przycisnęliśmy, nie ograniczania możliwości wyboru szkoły przez rodziców. Nawiązanie do tego, o czym pani dyrektor mówi. Mówię, że troszeczkę przycisnęliśmy, bo zależało nam na tym, żeby nie doszło do sytuacji, że któraś ze szkół podstawowych nie będzie miała utworzonej klasy pierwszej. Poprzedni rok był podobny, bo tam była tylko połowa rocznika, więc bardzo pilnowaliśmy tego, żeby do takiej sytuacji nie doszło. Wcześniej, proszę Państwa, pozostawialiśmy bardzo dużą swobodę wyboru szkoły rodziców. Wychodząc z założenia takiego, że rodzice z różnych względów wybierają różne szkoły. Oczywiście nie mam na myśli tego bloku, co nam się chciał przejść całą inną szkołę, tylko po prostu ktoś z Państwa pracuje w innej części Lublina. Jadąc do pracy zabiera dziecko, wracając z pracy zabiera dziecko. Ktoś inny w innej części Lublina ma dziadków. Dziecko ma dziadków, rodzice mają swoich rodziców. Więc tam do szkoły zawożą, ci dziadkowie po zajęciach dziecko przyprowadzają, u siebie zaopiekują, nakarmią i rodzic wracający z pracy to dziecko zabiera. Więc to są bardzo różne powody. My mamy, proszę Państwa, bardzo różną rotację
I procentowo mamy takie szkoły, gdzie jest kilka procent, niewielka liczba uczniów spoza obwodu, z innych obwodów, ale mamy takie szkoły, których liczba sięga niemal 70%. Czyli 70% w danym oddziale stanowią uczniowie nie z obwodu tej szkoły. Ktoś na przykład z rodziców uznał, że jego dziecko ma predyspozycję do pływania. Jego obwodowa szkoła nie ma pływalni. A więc zapisuje dziecko do szkoły, która ma pływalnię. Zapisuje dziecko do klubu pływackiego. No i okazuje się, że ten wybór był przemyślany i trafny. Ktoś z nich, więc tych powodów jest bardzo różnych. Bardzo różnych i bardzo wiele. I my dotychczas staraliśmy się te państwa wybory rodziców, mieszkańców Lublina uszanować. Wspomniałem następnie, że dyrektorzy nie byli z nas zadowoleni. No, dyrektorzy szkół podstawowych akurat nie mam tu na myśli państwa, bo państwo takich uwag nie zgłaszali, ale niektórzy mówili, że oni by woleli, żeby administracyjnie ograniczyć tą swobodę dla rodziców, bo to ułatwia im planowanie na szereg różnych rzeczy. Oczywiście, że też mieli swoje racje. Nie mówimy, że nie, ale wychodziliśmy z założenia, że jeżeli mieszkaniec będzie zadowolony, no to o to nam chodzi, to być może ma te powody, może ta babcia, dziadek, który zaopiekuje się dzieckiem, to jest cenniejsze niż to, że dziecko będzie zatrzymane w obwodzie i będzie musiało czekać na rodzica w świetlicy, prawda? Każdy ma własne powody i te powody trzeba uszanować, trzeba dać szansę realizacji. Natomiast przez ostatnie 2 lata, więc bieżący rok i ten rok bardzo chudy, gdzie mieliśmy połowę rocznika, no nie ukrywam, że sterowaliśmy troszeczkę liczebnością uczniów w oddziałach, żeby wyhamować ten trend, bo musieliśmy się poddać tylko w sytuacji rodzeństwa. Jeżeli dyrektor nam mówi, że on ma wniosek rodzica poza obwodu, którego rodzeństwo już do niego chodzi, żebyśmy dali zgodę. No proszę Państwa, nie będzie rodzic jednego dziecka woził do jednej szkoły, do drugiej na tym samym poziomie, prawda? Które podstawowe, gdyby to były różne szkoły, na to by było. Więc tutaj, jeżeli było to matematycznie możliwe, bo proszę Państwa, to nie jest takie proste wszystko. Tyle obostrzeń jest, jeżeli chodzi o przyjmowanie dzieci, że nie zawsze sam dyrektor jest w stanie sprostać. Takim pod pierwszym obostrzeniem, którego nie można przekroczyć, w klasach 1-3 jest liczebność. Dyrektor nie może przyjąć do oddziału jednej klasy więcej niż 25 uczniów. No konia z rzędem ten, który wymyślił liczbę 25, a nie 26 na przykład, 24. Kto z Państwa chciałby siedzieć sam w dwuosobowej ławce? No to widzicie Państwo, ministerstwo wymyśliło. Już nieważne, który minister wymyśliło. Więc no, dyrektor ma dylemat też. Jeżeli przyjdzie mu 26 dziecko, 27, w rekrutacji zrekrutuje 32 uczniów i przychodzi do nas i pyta się, co my zrobimy, czy mu damy zgodę na 2 oddziały, czy mu nie damy. Pierwsze pytanie, Pani Dyrektorze, ile uczniów jest poza obwodem? Jeżeli jest tych uczniów, powiedzmy tak, że uda się utworzyć jeden oddział 25-osobowy, a ilu jest łączących rodzeństwa? No to są takie rozmowy, proszę Państwa, między dyrektorami na etapie rekrutacji, na co możemy pozwolić, a na co nie. Więc no, to są trudne decyzje po stronie dyrektorów. No chyba najlepszym przykładem jest tutaj pani dyrektor Biletycz, która się zmagała z organem prowadzącym pod tytułem Wydział Oświaty niemal do końca o to, żeby mieć oddział, żeby zadowolić rodziców, którzy czekali w poczekalni na utworzenie dodatkowego oddziału. Daliśmy tą zgodę, proszę Państwa, ale tutaj też pani dyrektor sama do końca nie była zadowolona, że musi otworzyć, bo warunki lokalowe pogarszają się wtedy. Więc dyrektor też jest świadomy, chce zaspokoić potrzeby rodziców, a jednocześnie ma świadomość, że każdy oddział więcej powoduje pogorszenie planu lekcji. Więc proszę Państwa, no ja nie mam powodów, proszę Państwa, najmniejszych, aby w tym gronie powiedzieć choć cień jakiegokolwiek narzekania czy złego słowa o Państwu dyrektorach, bo jest dokładnie odwrotnie. Doskonała współpraca, przychylność na każdym etapie, proszę Państwa, i zrozumienie sytuacji nie tylko swojej, ale i w mieście. Pan dyrektor tutaj też starali się pomóc w kwestiach kadrowych. Powiem, ten rok był wyjątkowo trudny. Słyszeliście Państwo, jakie obawy mieliśmy, że tutaj nie będzie zwolniony, że nie będzie pracy,
ale tutaj, proszę Państwa, wysiłek dyrektorów szkół podstawowych był gigantyczny. Gigantyczny, naprawdę można uznać, że w Lublinie nikt nie stracił pracy, kto tej pracy, wśród nauczycieli, kto tej pracy nie chciał wykonywać. Tak naprawdę to 13 osób nie znalazło pracy, w tym 7 nie przyjęło propozycji. Tak to nazwijmy. Praktycznie, a rok temu, gdy nie było reformy, 24 osoby zostały zwolnione. Więc no, ta sytuacja nie jest ani jakaś taka specjalna, dlatego że pani minister powiedziała, że wszyscy będą mieli pracę, albo że pan prezydent o to poprosił, tylko po prostu taka była postawa dyrektorów. Dokładne analizy, każdy etap, każda godzina wyważona. Dzięki temu można było, proszę Państwa, w ten sposób, można powiedzieć, sytuację kadrową, bowiem komfort pracy dla nauczyciela to jest komfort pracy dla Państwa. Nauczyciel spokojny o swoją przyszłość, każdą energię przeznacza pozytywną na pracę z dzieckiem, więc to bardzo dobrze. Dziękuję. Dziękuję. Mamy stanowisko pana prezydenta, przewodniczącego pana dyrektora szkoły nr 1. Poproszę jeszcze o wypowiedź pani Zielewskiej odnośnie ewentualnych zmian, przemian wodów szkoły 2.40. Natomiast jeszcze tutaj prezydent przyzwoił, pozwolę sobie jednej rzeczy, która zafunkcjonowała w wypowiedzi pana dyrektora, właśnie tego czegoś, co umownie nas i roboczo nazwaliśmy Centrum Edukacyjno-Kulturalnym Wisiąca. Faktycznie od lat zmagamy się z tym problemem, że na te po zlikwidowaniu pracy Domu Kultury Kolejarza nie ma na terenie 90 jakiejś placówki kulturalnej prawdziwego zdarzenia, a jest to pod względem uczelności 5 dzielnica w mieście. Ponad 20 około 9000 mieszkańców i od lat jest to istotnym problemem zgłaszanym przez wielu mieszkańców i ten pomysł, ten jeszcze w ubiegłym roku zrobiono z okazji próby startu z wnioskiem projektem budżetu obywatelskim, jakoś tam cały czas krąży i cały czas próbujemy ten problem rozwiązać i taki też był, taka też była geneza tego naszego wniosku do budżetu i spotkania z prezydentem, panem prezydentem Pomorskim, wprawdzie z panią obecną dyrektor. Otrzymaliśmy takie wiążenie czy próbę utworzenia takiej placówki, której operatorem byłaby, to przez nas był zaproponowany taki pomysł, której operatorem byłaby filia na przykład Domu Kultury w Żonowicach, prawda? I tutaj zaproponowaliśmy chętnie taką lokalizację, chociażby z tego względu, że obiekt jest, można powiedzieć, w środku dzielnicy i idealnie by się nadało, z punktu widzenia chociażby dostępu do jazdy, na tego typu pieniądze. No cóż, rozumiem argumentację, no, przyjmuję ją chociaż z żalem, ale no, przyjmuję, że tych powodów, o których pan dyrektor powiedział, no, nie można przynajmniej na czegoś takiego utworzyć. No cóż, będziemy próbowali innych rozwiązań, żeby no, Dom Kolejarza przeznaczony jest dla Teatru imienia Andersena jako jednostki kulturalnej w gminie Lublin i tam jest takie założenie, że jakaś część wydzielona była właśnie na tego typu działalność dzielnicową. No ale kiedy to się stanie, to są potężne środki i kiedy to się stanie, nie wiadomo. Także przynajmniej chcieliśmy tak doraźnie ten problem rozwiązać poprzez ulokowanie chociażby czasowo tutaj w szkole tego typu nie przesądzamy do końca, jak szkoła się ukształtuje i będzie. Przypominam Państwu, że nasze szkoły prowadzą bardzo szeroko zakrojoną działalność kulturalną czy kulturotwórczą w środowisku. Ja myślę, że jest to kwestia rozmów z Państwem dyrektorami, bardziej na zasadzie funkcjonowania takiego obiektu, czy takich działań niż obiektu. Na pewno łatwiej byłoby wtedy konkretne przedsięwzięcie uzgodnić z dyrektorem, które byłoby prowadzone na terenie jednej, drugiej lub
kolejnej szkoły. Natomiast moje obawy budziła jedynie sformalizowana siedziba i zapisane. Jeżeli coś zostanie zapisane, przyjęte, to proszę Państwa, a to już mam doświadczenie w tym zakresie, to jest to nieodwracalne. Ulegliśmy takiej prośbie, proszę Państwa, kilka lat temu, nie wiem, czy ktoś z Państwa się orientuje, Pani Dyrektor, na pewno, taka stara szkoła na Małkowskim była. Taki dopieszczony budyneczek, statuszko. Pani Dyrektor Satowska tam o to dbała. No i bo tak się raptem stało, że w pewnym momencie 30 się zmieściła u siebie. No i MOPR poprosił, czy oni by na przykład dla tego osiedla, dla mieszkańców byłaby taka potrzeba, żeby tam taki dom dziennego pobytu dla mieszkańców. No szczytny cel, proszę Państwa. No my widząc, zmniejszymy koszty, prawda, to budynki mamy utrzymywać, na razie się szkoła zmieści, no i zgodziliśmy się. A teraz, proszę Państwa, przedszkolaków nie możemy pomieścić na tym osiedlu i wynajęliśmy budynek prywatnego przedszkola. Więc ja nie chciałbym powtórzyć sytuacji takiej, gdzie za kilka lat, gdyby ta nasza ocena była pozytywna, będziemy chodzić po osiedlu i Państwa pytać, czy Państwo nie wiecie, czy gdzieś tu nie jest jakiś budynek, który moglibyśmy wynająć na 3-4 oddziały dla jedynki, bo oni się nie mieszczą. Więc dopóki nie będę pewien, czy ktokolwiek w wydziale, że nic temu nie zagraża, ani czy to w jedynce, czy to w dwójce, czy w czterdziestce, że oni spokojnie funkcjonują w swoim obiekcie, to do tematu jak najbardziej będzie można powrócić. Dlatego ja tam też w tym piśmie było napisane, że my nie przesądzamy do końca, dopóki szkoła nie ukształtuje się, nie buduje tożsamości, nie stworzy pełnych ośmiu klas, to nie chcielibyśmy nie tylko upaść. W żadnym obiekcie na terenie Lublina uwalniać powierzchni pod cele nieoświatowe, choć znacznie, ale nieoświatowe. Bo jeżeli jest to oświatowe, to my tym zarządzamy i możemy różne decyzje podejmować. Jeżeli wydzielimy, rozdamy, no to wiecie Państwo, jak to jest przywilejami. Łatwo się rozdaje, ale odebrać to już później trudno. Więc proszę Państwa, proszę zrozumieć nasze stanowisko, ale ono wynika nie dlatego, że chcielibyśmy bardzo ciekawe inicjatywie i bardzo takiej kultury twórczej Państwa dzielnicy przeszkodzić, ale no niestety my odpowiadamy za określone zasoby oświatowe i muszą one służyć temu celowi, dla których powstały. Natomiast jeżeli będzie miejsce, będą warunki, myślę, że Panie Dyrektorki na przedsięwzięcia pojedyncze na pewno będą otwarte, bo wiem, że dotychczas było tak. Na takie przedsięwzięcia wychodziły naprzeciw potrzebom gminy. Dobrze, to poproszę teraz Panie Dyrektorki. Mam zaraz swoją sprawę odwrotną. Jeżeli chodzi o obwód naszej szkoły, to było analizowane bardzo dokładnie właśnie ze spacerami. Z miejsc do szkoły, aby to dojście do naszej szkoły. Jest to szkoła typowo dzielnicowa, jak Państwo wiedzą. Nasz obwód jest bardzo blisko położony szkoły i dotyczy osiedla Krótkowskiego oraz osiedla domów jednorodzinnych wokół ulicy, między ulicą Mickiewicza, Dunkowskiego, Krótkowskiego. I powiem szczerze, że spotykaliśmy się w tej szkole bodajże 3 razy z Panią Dyrektor, aby najbardziej optymalnie ustalić obwód szkoły podstawowej, zarówno 1, 2, jak i 40. Praktycznie nasz obwód wrócił do, bo szkoła ma trochę więcej niż 20 lat, do tego czasu sprzed 20 lat, czyli sprzed reformy powstawania gimnazjów. Staraliśmy się to tak zrobić, aby wszystkie ulice były bezpieczne, czyli przejścia, dlatego też cała Dunikowskiego nie należy do naszej szkoły, tylko ta część, która nie powoduje przejścia przez ulicę Dunikowskiego. Tylko te przejścia dla pieszych przy Krótkowskiego zostały zabezpieczone światłami, czyli zrobiliśmy dużo, żeby z domków jednorodzinnych dzieci miały bezpieczne przejście. Analizując nasz obwód szkolny, stwierdziliśmy, że zarówno szkoła podstawowa numer 1, numer 2, numer 3 będą miały podobne ilościowo dzieci, czyli nabory każdego roku, bo mamy podobną ilość dzieci w obwodzie. Taki był kierunek naszego myślenia w momencie, kiedy tworzyliśmy te obwody i kiedy na ten temat rozmawialiśmy i uważam, że to była rzetelnie wykonana praca w konsultacji z Wydziałem, tak jak tutaj mówił Pan Dyrektor. Ja jak najbardziej uważam, że to
jest optymalne rozwiązanie, jeżeli chodzi na ten moment, żeby te trzy szkoły mogły funkcjonować w dzielnicy Dziesiątka. Ponieważ mamy bardzo podobną ilość dzieci, jeżeli chodzi o spisy demograficzne. Te spisy były robione bardzo szczegółowo i mamy, począwszy do 22 roku, jeżeli chodzi o nabór i ilość dzieci na poszczególnych ulicach. Przesyłaliśmy to do wydziału i pan dyrektor doskonale wie, że generalnie z każda z naszych szkół będzie dwu-trzy oddziałową szkołą podstawową. To, że w tej chwili jest taka sytuacja, jest to sytuacja przejściowa i ja też za 2-3 lata będę może w podobnej sytuacji i pani dyrektor numer 2, ponieważ tak naprawdę my mamy podobną ilość dzieci w naszych obwodach. Dlatego nie rozumiem tego wniosku. Natomiast to, co pan dyrektor mówił, oddziały przedszkolne, to jak najbardziej są zasadne, a my zawsze z panią dyrektor tutaj, tak jak rozmawialiśmy z panią dyrektor, z jedynki no, niesiemy wszelką pomoc, jeżeli chodzi o organizację. I zresztą jak tworzone były klasy pierwsze i siódme, nieraz pani dyrektor była w naszej szkole, robiliśmy spotkania, żeby ten okres przejściowy był jak najmniej bolesny dla szkoły, która powstawała. To ja bym. Co mówiła Ewa, to jest tak, liczba ulic, jakie mamy w obwodzie, wcale nie świadczy o ilości dzieci. Jakie te ulice generują? Na tym obwodzie jest 17 ulic, tak, nie ma ani jednego dziecka. W związku z powyższym pan, który złożył wniosek, nie wiem, czy popatrygował się do działu statystycznego. Ja nie widziałam, proszę Państwa, tego pana nie widziałam na oczy. Nie wiem. W związku z powyższym, naprawdę to byłyby bardzo duże energii czasu na to, żeby... Że my wiemy dokładnie, na jakiej ulicy, jaka ilość dzieci jest. Ulica Zemorzycka jest ulicą, na ten moment my mówimy matką. Mamy takie ulice, gdzie nie ma ani jednego dziecka. Natomiast mamy takie ulice, jak w prognozie do 2022 roku nie będzie ani jednego dziecka. To są te roczniki, które będą kolejno przechodziły do pierwszych klas. Także ilość nie wiąże się z jakością. Jakbyśmy to powiedzieli, przekładając na nabór. Ja mówię tylko, bo jakość jest zawsze wspaniała. Każdy uczeń to jest ta jakość dodana, to żeby w tym nie została przewidziana. Mówimy o ilości. Dziękuję. Ja oczywiście pana Marka Kościuka zaprosiłem na dzisiejsze posiedzenie. Nawiązał mi, że przyczynią są ważne. Kobiety czy rodziny nie będą w stanie uczestniczyć. Ja chyba kojarzę tego pana Bądy, często pojawia się w innych kontekstach w ratuszu, czy to może być innych spotkań, czy nawet na sesji Rady Miasta, ale nie jestem pewien na 100%, czy to ten człowiek, o którym myślę, ale jest najprawdopodobniej ten, nie wiem, określiłbym go jako mianem miejskiego aktywisty, teraz jest modne takie określenie, prawda, dla ludzi, którzy się tam angażują w życie miasta. Abstrahując od zasadności wniosków, czy konkretnie tego wniosku, który ja też oceniam krytycznie, ale może poproszę teraz o jakieś opinie czy pytania do pani dyrektora i pana dyrektora, czy na jakieś uwagi. Proponuję tego słowa negatywny wniosek i zdanie. Ja myślę, że to było przedstawione sytuacja na przykład. Ja też myślę, że ja tam pytanie. Ja wszystko zrozumiałem. Sytuacja jest jasna. Nie widzę więcej jakichś głosów, członków rady, którzy chcieli zabrać głos. W takim razie przejdziemy do głosowania. Poddaję w takim razie pod głosowanie opinię dotyczącą wniosku pana Marka Kościuka w sprawie utworzenia przedszkola w szkole podstawowej numer 1 i utworzenia współpracowych zespołu szkół oraz odnośnie zmiany obwodów szkół 1, 2, 40. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego wniosku? Nie widzę, kto jest przeciw. O nie wiem, bo za ma ponad 12. Tak, 12 przeciw, wstrzymał się, ktoś się nie wstrzymał. Dziękuję. Wniosek pana Marka Kościuka został zaopiniowany negatywnie. Ja dziękuję panią dyrektorom, panu dyrektorowi
tak, my nie jesteśmy na bieżąco sprawach oświatowych, dlatego nie znamy tych wszystkich niuansów, okoliczności i tego wysiłku, który został włożony w to, żeby tą, w ubiegłym roku tą reformę przeprowadzić, wdrożyć. I dla nas takie spotkania, gdzie możemy się dowiedzieć właśnie tych spraw, których na co dzień nie jesteśmy w stanie posiąść wiedzy na ten temat, to cenne. Dobrze, że uzyskaliśmy te wyjaśnienia. Jeszcze mam prośbę, czy moglibyśmy dostać w formie elektronicznej stanu to stanowisko prezydenta, tak? Żeby członkowie rady mogli się, tu już pan dyrektor przekaże, żebyśmy ja to po prostu roześlę, żeby każdy z nas mógł się zapoznać. Dziękuję jeszcze raz za przybycie, za poświęcenie czasu. My przechodzimy teraz jeszcze do kolejnego punktu. Nie ma, proszę Państwa, raczej już nie uda mi się prosić do Państwa tak szybko na święta Bożego Narodzenia przed nami. Pozwólcie Państwu, że w imieniu własnym przekażę i Pani Dyrektor Kuciewicz, Pana Prezydenta, doktora Krzysztofa Żuka, przekażę Państwa najserdeczniejsze życzenia, by nam zbliżające się świąt, aby one były radosne, pogodne dla Państwa, dla rodzin. No i żeby rok 2018 był szczodry dla Państwa i w zdrowie, no i te dary życia doczesnego. Mam na myśli tutaj portfele. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Państwu. Ja również jeszcze Panu dyrektorowi życzę wszystkiego dobrego Państwu. Życzę dużo zdrowia, miłości, nowego błogosławieństwa. A w przyszłym, nowym roku jak najwięcej sukcesów i realizacji zamierzonych celów. Dziękuję. Ja chciałem Pani dyrektorowi jeszcze podziękować za możliwość gościnny. Natomiast tutaj ja bym zresztą jakieś wnioski takie sukcesy.
sposób, że na kartce, że jak zapytamy, musimy tak odpowiedź. Możemy się nie pochylać i nie dyskutować tak jak teraz. Możemy go uchwałą odrzucić, nie dyskutując. Albo możemy się wypowiedzieć jakieś starania. To jest bardzo wtedy różne starania, tak? Natomiast to zasady się zrobiło, że mogliśmy tam na poprzednim posiedzeniu, bo ten wniosek już był chyba z tego widocznie. Ale wtedy nie mielibyśmy tego materiału, gdzie jest zdecydowana tego wspólności można by przepisować, tak? Ja myślę, że ten dyrektorzy mają tyle pracy, że do tego dodatkowe jakieś spotkania, że to jest angażowanie ludzi jakoś ich ale to zasadne, to... Ale to jednak uważam zasadne,
no to, ale, została kiedyś zlikwidowana. Ale wiemy, że szkoda prywatna jest karteli. Ja tylko tu wyraziłem żart, że... Nie będziemy mieć własnego... No ale cóż, popracujemy może nie jeszcze na jakimś innym rozwiązaniem, bo tak żart, to nie składamy w domu. Może doczekamy się emocji tego domu. No nie przewodniczącemu na komisariacie jest w tym miejscu. Tu tam. Tu w domu komisariacie, bo on jest taki olbrzymi. W domu komisariacie? No nie, to nie wszystko, to nie było. Oni już mają za małą miejsce. Proszę. Już za małą miejsce. Już mają za małą miejsce. A brakuje im na cele? Nie, nie pytałem na to imbrać. Nie, to cel tam tam. Na cele. Ale nie, ja to dobrze, proszę Państwa, w takim razie, jeżeli nie ma żadnych głosów, przechodzimy do punktu ostatniego, czyli zamknięcie. Zamykam 20. posiedzenie Rady 90. Dziękuję za poświęcenie czasu, za uwagę, za przybycie. I jednocześnie to jest bardzo istotne, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, proszę Państwa, złożyć najlepsze życzenia. Z tej okazji wspaniałych rodzinnych, w rodzinnej atmosferze świąt, błogosławieństwa Bożego, zdrowia i pogody ducha i takiego pozytywnego nastawienia w nowym roku i spędzenia tego okresu świąteczno-nowocznego i kolejnych świąt, które zawsze zaczną Trzech Króli. Tak naprawdę rodzinę atmosferze odpoczęcia, odprężenia, wyłączenia się z różnych problemów, takich bieżących spraw, a skupiamy się właśnie na przeżywaniu świąt, na rodzinie, na odpoczynku. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję.